dzień dobry. O, właśnie mamy dzisiaj środę, 15 lipiec i właśnie chciałem powiedzieć, to było nagrywane, tylko za bardzo mnie nie było, ale to było dzisiaj i po prostu my byliśmy i po prostu no, zajęło, no wyjechaliśmy samego rana, już nie powiem o której, bo było trzeba jechać i byliśmy tam, ale ogółem nie można było, o, byliśmy w tym sklepie i też tą w sklepie tą kobietę pozdrawiam, ona też ogląda i po prostu byliśmy z tej strony, chcieliśmy zajechać po prostu samochodem, a po prostu tam jest, tam gdzie Krzysztof kiedyś mieszkał, to po prostu tam nie można dojechać, bo tam ogółem te miasto po prostu odkupiło tą ziemię, ten dom, nie dał, całe te wszystko po prostu zrujnowane na pewno było, tego nic, na ten temat nic nie mogę powiedzieć, bo nie było mnie tam, a byliśmy właśnie przy kościele i po prostu było tak, że po prostu i pewne sprawy wyjaśniły się. A właśnie widziałem, że teraz Meksykano po prostu nagrywa lajta, a ma bardzo, ma 200 ileś tylko widzów. Ja nie chcę za bardzo jego. My pojechaliśmy i po prostu po obiedzie, nie po obiedzie, wracaliśmy tutaj, to po prostu przez Mońki, to szwagrów też pozdrawiam i po prostu chcę powiedzieć, że wróciliśmy i zajechaliśmy na obiad, ja schabowego, ziemniaczki te pieczone i po prostu te bigos ze świeżej kapusty i zjedliśmy po prostu i Krzysztof się zmęczył i po prostu sobie leży, odpoczywa. A u mnie sami widzicie, że ja muszę w jakiś, a on po prostu ten ma kanał, co wcześniej tyle filmów, tyle zarabiał, a nie ma hasła, nie może wrzucać. Ale on tym się u mnie interesuje. On myśli, że będą widzowie całe życie mu pomagać, nie wiadomo co. Może on by chciał pobudować sobie pałac, tak jak Branickich. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. To mi nie jest za bardzo takie wesołe. No, jechałem, a chciałem nagrywać, a coś po prostu źle, chyba bateria nie była naładowana, bo teraz jest naładowana i po prostu się nie udało nic nagrać, ale po prostu to z innej mój znajomy po prostu miał kamerę i po prostu on nagrywał i dał mi te filmy, niektóre wrzucić, pokazać, że my naprawdę byliśmy tam i po prostu jest bardzo ciepło, ale jutro ma padać deszcz i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Przykro, pewne rzeczy się człowiek się dowiaduje i pewne rzeczy po prostu, jak to tak jest, po prostu. No, on by chciał wszystko robić, on by chciał wszystko zrobić, a on nie ma na to czasu. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. I dobrego dnia wam życzę. I dziękuję, że oglądacie mnie. No hej, trzymajcie się, cholera jasna.